dzisiaj manko mordeczki, to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Janem z Gear Games, a to kolejny odcinek Q&A, czyli Question and Answer, czyli zadajcie mi po prostu pytanka, ja odpowiadam. No to co, lecimy pierwsze takie pytanie. Może zaczniemy od Rokowny 7, ponieważ tych pytanek jest naprawdę mało w tym odcinku, ale postaram się dla was tak w miarę na nie szczerze odpowiedzieć. I pytanie brzmi, to coś ucięło, ale czy się spotkałeś kiedyś z kimś sławnym, ale nie tak jak z Blowkiem na przykład, omijając z nim spotkanie, że wiedziałeś, ale na przykład, że sobie idziesz do sklepu, patrzysz, a tu na przykład Crush idzie i tym podobne. Ja spotkałem w Narfa, ale wiesz kto to. Narf znam, oglądałem, szczerze, no nie podoba mi się jego content, takie troszeczkę 2 na 10. Znaczy no, takie w miarę przystępne, a ogólnie nie spotkałem się chyba. Nie spotkałem się chyba ze sławnym youtuberem, takim, którego oglądam na YouTube, albo którego chociaż raz albo dwa razy widziałem na YouTube, więc znaczy takiej sytuacji nie miałem. Następne pytanie, od Phone Games. Old School versus New School. Szczerze, teraz prowadzę album, jak wiecie, w stylu oldschoolowym, ale ja jestem jakby bardziej już w tym, bardziej młodym człowiekiem, więc bardziej mi jako młodemu artyście bardziej wysiedzi new school, z tego względu, że new school to też jest takie bardziej trapowo pomieszane ogólnie gatunki, ale takie bardziej młode podbicie, takie bardziej świeże, nowa szkoła, takie podbicie właśnie, typowo takich, co młodzi ludzie właśnie lubią, tego typu rzeczy. Old school jak najbardziej, old school też lubię, ale tu bardziej siedzi o mnie, miałbym, tak jeśli chodzi o śpiewanie i wszystko, to new school bardziej też, to new school bardziej siedzi w głowie. Old school aczkolwiek lubię, Paktofonika, Kaliber 44 i takie właśnie różne rzeczy old schoolowe są jak najbardziej na propsie. Phone Game zadał następne pytanie. Jakiego youtubera najbardziej nie lubisz? Najbardziej nie lubisz. Najbardziej nie lubię, to jest pytanie chyba retoryczne, czyli nie musiałem sobie odpowiadać, ale skoro już zadałeś mi pytania, no to odpowiadam. Najbardziej nienawidzę Crush Hilla. No Crush Hilla, no jak wiecie, no już mówiłem to wiele razy, no, nie trawię faceta. Robi strasznie, teraz nawet też jakieś kontrowersyjne, jakieś Disco Polo, Disco Marek jakiś się pojawił, no nie wiem, bo po prostu zgarnia hajs za content, który naprawdę, no, coś tam robi, ale już tonący brzydko się chwyta, tak jak się to mówi. I ogólnie na kamerzysty też, no to już jak Crushfil tutaj kamerzysta, ale jednego youtubera miałem powiedzieć, to bardziej Crushfil. I czy obracałeś, albo masz w planach obracać pannę na masce samochodowej? Nie, takich fetyszy ziomeczku niestety nie preferuję takich rzeczy. Nie wiem jak ty, ale no powiem ci w skrócie nie. No i co mordeczki, chciałbym jeszcze, pozwólcie, że już, żeby tak te 10 minut, chociaż nie był taki krótki odcinek, to 3 minuty odcinka. Więc zależy, że dzisiaj jest ostatni dzień w roku, więc nie wiem jak będzie z moim takie ogłoszenia parafialne, pozwólcie, że sobie tutaj wetnę na końcówkę odcinka, żeby te parę minut było. Czy dzisiaj będzie live sylwestrowy jak co roku? Myślę, że chociaż chwilkę będzie, godzinka albo coś. Pogramy sobie coś dzisiaj. Po to jest raz, dwa. Myślę, że będzie dzisiaj jeszcze jeden odcinek. Może chociaż ciężkie rozmowy jeszcze mi się uda nagrać, nie wiem, zobaczymy. I co jeszcze chciałbym powiedzieć? I może życzonkę jakieś, więc mordeczki. Życzę wam, żeby ten rok 2020 był lepszy, a nie gorszy, żebyście lepiej się tutaj angażowali, czy więcej was było, a nie obywało, żebyśmy te 400 subskrypcji lecieli pod 1000. Mam nadzieję, że w następnym roku już uda się nam te 1000 subskrypcji. Chciałbym, żeby chociaż w następnym roku już tak te subskrypcje leciały lepiej, czyli żebyśmy tak 500 do 1000 subskrypcji wybili w następnym roku, żebyście po prostu motywowali i mnie, i żebyście sami też motywowali tego, żeby zasubskrybować mój kanał z dzwoneczkiem, nie przegapić kolejnych nowych odcinków w następnym roku. Mam nadzieję, że na roku będzie więcej też trochę tego materiału na moim kanale. I co wam chciałbym powiedzieć, no. Mam nadzieję, że moje teraz odcinki, jakie teraz powstają, czyli Call of Duty i te różne serie, to będą ciekawe, ponieważ też właśnie planuję robić serię właśnie taką bardziej gry z fabułami i tak dalej, żeby to właśnie też ciekawie wyglądało. Ale też myślę, że wrócę do tego Minecrafta i tak dalej, żeby też to w miarę
nie odstawiać tych serii. Farming też powróci na pewno. Może nie wiem, czy dzisiaj, może na live będzie, ale tak jako tako dzisiaj może odcinku jako z gry nie będzie. Bo to jednak końcówka roku i tak wiecie troszkę... Mówię, tak u mnie ciężko na nagrywanie, też gardło, jak słyszycie, też mówiłem wczoraj na live, to był, ten wie, no choroba troszkę zebrała na końcówkę roku. I chciałbym dodać tutaj też z miejsca, że jeszcze wam życzę wszystkiego najlepszego. Dziękuję wam, też chciałbym wam podziękować serdecznie modeczki za każde zaangażowanie, za każdą subskrypcję, za każdą pomoc. Wszystkim moim moderatorom na Discordzie, moim znajomym, którzy mi pomogli ogarniać zawsze live'a, ogarniać serwer w Minecraft'cie. Wczoraj przez przykład taki znajomy. Dziękuję bardzo serdecznie, z całego serca dziękuję też za administrację Discorda, która mi zawsze pomaga. Znajomi, którzy mi zawsze pomagali, czy to ogarniać jakieś tam różne rzeczy, takie właśnie bardziej stricte wyglądowe, formalne. Jeśli chodzi o różne, tam, czy tam na YouTubie, czy tworzenie mi intr, czy po prostu jakieś tam podpowiedzi, co mogłem, co bym mógł zrobić, co bym mógł zmienić, co mógłbym odrzucić, co mógłbym dodać na Discordzie i tak dalej, wszystko. Bo zapraszam też w ogóle stać się na mojego Discorda. Janski Rolling Games zmieniło się teraz, nie jest co piszczy w YouTubie, jest teraz normalnie Janski Rolling Games. O, przepraszam, tutaj nie ten paluszek, Discord Janski Rolling Games, znaczy zapraszam, zapraszam na mojego Instagrama. Też oczywiście tam się pojawia moja ksywa Janski Rolling Games, ale zapraszam na Mateusz Binda, tam zapraszam na mojego Instagrama, na mojego Snapchata Janowski Rolling Games, też zapraszam na mojego Snapchata. Wysyłam normalnie dni, też tak dalej się tam angażuję właśnie na social mediach. Może na Instagramie nie tak bardzo, jak bardzo na moim też fanpage'u na Facebooku, czyli Prawilne Modeczki Janowski Rolling Games. Też tam zapraszam serdecznie, tam są wszystkie informacje o nowych odcinkach, nowych materiałach, albo jakieś nowe seriach, które się będą pojawiać. Ogólnie jak nie wiecie co się będzie działo, co się dzieje, dlaczego nie ma odcinka i tak dalej, albo co będzie się pojawiało na moim kanale, to zapraszam serdecznie na grupę facebookową Janowski Rolling Games, Prawilne Modeczki Janowski Rolling Games. Sorry, że tak się tak łączę dzisiaj w języku, ale chcę szybko pokazać. I mam nadzieję, że no, w następnym roku będzie lepiej, będzie więcej tych odcinków, będzie masa fajnych, dość ciekawych, wartościowych materiałów, bo myślę, że sobie jakoś ułożę teraz ten grafik nagrywania i że jakoś będzie z tym YouTube'em lepiej, będą te subskrypcje jakoś wpadać przy okazji. I to, jeszcze wam życzę wszystkiego najlepszego w nadchodzącym nowym roku. Na razie, trzymajcie się, to tyle z mojej strony dzisiaj, wiesz, tak krótko, zmieniam na temat. Ale może w ciężkich rozmowach dzisiaj wam opowiem też dość fajną, ciekawą rzecz. Elo!